Ale zaszliście już kawą. Czekaj, na dole jest. No i znów połowę siły życiowej żeście stracili. 20 mam, to jeszcze dość dużo. No. Słuchajcie, nie macie kłopotu z naciskaniem, to już strasznie dużo klawiszów tutaj jest. No, wstał duch. Są tak zaabsorbowani, że prawdopodobnie nie odpowiedzą. Ale to jest właśnie fragment tej naszej dużej sprawy wakacyjnej, którą od kilku tygodni Państwa denerwujemy. A siła życiowa się skończyła, tak? Tak. No to można rozpocząć spokojnie jeszcze raz. Rzeczy, która dotyczy użycia elektroniki, tej rewolucji elektronicznej, która rodzi się, powstaje, trwa w różnych miejscach świata. Jakoś rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, że nie tylko my, dorośli, w tę rewolucję jesteśmy zanurzeni, że często dotyczy ona no właśnie takich szkrabików, które niezupełnie jeszcze poznały możliwości. Pisać umiecie? Tak. Tak, a liczyć? Tak. Tak, wszystko umiecie, tyle że jeszcze w pierwszej klasie nawet nie byliście, bo będziecie dopiero niebawem. Oczywiście dla tych dzieci komputer... Proszę zauważyć, nie stanowi żadnej przeszkody. To, że tam trzeba naciskać naraz jakieś 5-6 klawiszy, oni tutaj robią wspólnie, wykonują te funkcje, ale to nie jest nic, co stanowiłoby jakieś naturalne obawy. Mało tego, przed maszyną nie ma normalnie strachu. I to jest pierwsze zjawisko, na które dzisiaj chcieliśmy zwrócić uwagę. Drugie to to, że w którymś miejscu z zabawy robi się rzecz zdecydowanie bardziej poważna. Słuchajcie, a co wy mówicie? Że ja proponuję wam odrobinę inną grę. Mateusz, ty pamiętasz ją przecież, prawda? Pamiętam. Uruchomimy. Chodźcie. Mamy. Na. A mogę sobie pograć. Siadaj. Siadaj, siadaj. To jest także labirynt. Będziecie chodzić, zdobywać przestrzeń i poznawać wszystkie pokoje. No, więc to jest tak. Tym w lewo, tym w prawo, a którymkolwiek z dolnego rzędu klawiszy będziesz skakał. Dobrze. Gotów? Tak, gotów. A później nie. Jasne. Ach tak, krzaczek jest niebezpieczny. I zbieraj te klucze, to się dostaniesz do drugiego pokoju. Wiesz zresztą. Ten wyścig rozpoczął się na dobre. I niezależnie od faktu, czy jeździec spadnie z konia, czy szczęśliwie kończy przejazd, wynik jest już przesądzony. Dzieci zetkną się z komputerem bardzo wcześnie i co ważniejsze, będą musiały zaakceptować jego obecność w całym swoim życiu. W kilku eksperymentalnych szkołach specjalne zajęcia, oparto je na zasadzie gry zabawy z komputerem. Najpierw prostej, następnie bardziej skomplikowanej. Pracownia języka. Zastosowano tu seryjnie produkowane dla rynku domowego syntezatory głosu. Korygują one napisane przez dziecko słowo z zawartym we własnej pamięci. Wymawiają głoski oraz całe wyrazy z prawidłowym akcentem. Przy wymiennych pamięciach zakres do kilku tysięcy słów. Szkoła w Dallas. Dzieci z meksykańskiej mniejszości uczą się tu języka angielskiego i francuskiego. Spokojnie, bez strachu przed nauczycielem, który pozornie tylko jest obserwatorem. W rzeczywistości to on pisze program i może go modyfikować dla poszczególnych uczniów. No cóż, klasa liczy zaledwie kilka osób. Tempo nauki też zindywidualizowane. Zabawa z komputerem trwa.
trwa oczywiście także w tej sali, gdzie komputerowa gorączka włada nieomal niepodzielnie. Pełne wyposażenie pracowni dla 8 uczniów kosztowało... W tej sali ci malcy uczą się początków matematyki i odpowiadają na tak skomplikowane pytania jak na przykład ile jest dziesiątek, a ile jedności w danej liczbie. A gdy zdarzy się odpowiedź błędna, komputer zaproponuje uczniowi, aby pomyślał jeszcze raz. Co ważniejsze, zrobi to zawsze w miły, przyjacielski sposób i strach przed matematyką pryska. Każde powtórzenie zabawy jest przecież przyjemnością. Inny eksperyment. W Uniwersytecie Edynburskim sprzężono specjalizowanego robota z komputerem. Dodano odpowiednią nietypową klawiaturę i zaproszono dzieci do nauki geometrii. I oto, poznając pojęcia punktu, powierzchni, kąta, zajęci wspaniałą zabawą, mali ludzie przyswajają mimowolnie solidną dawkę wiedzy o komputerach i automatyce. W miarę opanowywania tych umiejętności, dorastające dzieci przesiadają się za klawiatury prawdziwych, silnych komputerów. I przestają dziwić doniesienia prasowe o młodych, genialnych programistach. Dziś jeszcze nauczanie komputerowe odbywa się jedynie w formie eksperymentów, lecz już wiadomo, że dzieci wprost doskonale przystosowują się do tej techniki. Zaczynają zaskakiwać dorosłych. Niektórzy pedagodzy twierdzą nawet, iż wczesny kontakt z komputerem pozwala osiągnąć taką dyscyplinę myślową, jaką dawała łacina. Na razie jeszcze marzenia, lecz przecież wszystko zaczyna się od fantazji. A fantazję można szkolić oczywiście. No słuchaj, widocznie jest to tak podstawowe działanie, że trzeba się go nauczyć, no prawie na pamięć. A teraz? Nie wiadomo, może trudne zadanie nie wiem. A? Oj, nie wiadomo. Wiadomo, że 6. Wiadomo. A sprawdź. No, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Najciekawsze jest to, że właściwie bez żadnej znajomości programowania ten program bardzo króciutko napisał tatuś tego synka, prawda? Pamiętasz, jak to pisałem? No, a zobaczymy. Uwaga. Ale mi zadał. No, to teraz do roboty.